Witam ponownie. W tej lekcji będziemy zajmowali się wprowadzaniem obiektów geometrycznych do naszej sceny. Obiekty geometryczne to właściwie zasadniczy budulec każdego modelu i w przypadku programu Autodesk Maya 2012 dysponujemy trzema klasami obiektów geometrycznych. Te klasy zgromadzone są w trzech półkach, mianowicie są to powierzchnie, następnie poligony i obiekty typu subdivision. Aczkolwiek pamiętajmy, iż możemy tworzyć obiekty geometryczne na bazie innych elementów, przykładowo krzywych czy też tekstu. Przełączając się pomiędzy półkami, możemy zauważyć, iż począwszy od lewej, dysponujemy kilkoma gotowymi obiektami, które możemy wprowadzać na scenę. W przypadku powierzchni jest to obiekt od kuli, skończywszy na torusie, w przypadku poligonów kończymy na rurze, zaś w przypadku obiektów typu subdivision kończymy również na torusie. Każda klasa obiektów geometrycznych cechuje się swoimi własnymi, odmiennymi właściwościami. I te właściwości są głównie powiązane z komponentami, które tworzą dany obiekt geometryczny. Tak więc my w tej lekcji nie będziemy zajmować się różnicami pomiędzy tymi obiektami, aczkolwiek do tego dojdziemy w momencie, w którym zaczniemy zajmować się modelowaniem. Nas na razie głównie interesuje wprowadzanie samych obiektów do sceny. Ja proponuję pozostać na półce poligony i skupić się na kuli. Wystarczy kliknąć na tym elemencie. I automatycznie Maya podpowiada nam, abyśmy przeciągnęli po siatce, tak więc klikamy i przeciągamy. W ten sposób tworzymy pierwszy obiekt geometryczny i mając przytrzymany lewy przycisk myszy możemy go skalować automatycznie. Zwalniam przycisk i obiekt geometryczny został utworzony. I tak, domyślnie dysponujemy podglądem siatki, która buduje ten obiekt geometryczny. Aby móc zmienić typ wyświetlania, najprościej jest skorzystać w obecnej sytuacji z odpowiedniego skrótu. Tak więc poglądając na górną część naszego widoku, znajdziemy tutaj odpowiednie skróty, a my zwracamy uwagę na tą grupę. Domyślnie mamy aktywną opcję wireframe, czyli wyświetlanie siatki. Jeśli chcemy wyświetlić obiekt ocieniowany, to po prostu klikamy na element obok. Oprócz tych dwóch głównych sposobów wyświetlania obiektów geometrycznych, uzyskujemy również dostęp do kilku innych pozycji, a dokładnie do kilku innych skrótów, które tutaj się znajdują. I one odnoszą się do konkretnych sytuacji, w których chcielibyśmy nasz obiekt percypować. Tak więc większość tych skrótów ma swoją podstawę w konkretnych poleceniach, które znajdziemy w menu Shading. Tak więc cieniowanie. Jeśli przykładowo chcemy powrócić do wyświetlania samej siatki, to oczywiście korzystamy z wireframe. Możemy również wykorzystać odpowiednie przełączniki lub skróty klawiaturowe, o których będę mówił za chwilę. Zaś jeśli chodzi o samo menu, znajdziemy tutaj inne typy wyświetlania, przykładowo płaskie cieniowanie, obwiednia, wyświetlanie punktów, tryb X-Ray, dzięki któremu uzyskujemy dostęp do półprzeźroczystych obiektów, jak i możemy również skorzystać chociażby z wygładzania krawędzi. Tak więc widzimy, że w tym przypadku te krawędzie są dosyć ostre, a my możemy je wygładzić wybierając odpowiednią opcję, czyli wygładzanie siatki. Wspomnę jeszcze tylko o skrótach klawiaturowych. I tak, aby nie musieć korzystać z tego typu metod zmiany wyświetlania, możemy wykorzystać skrót 4, aby wyświetlić siatkę. Zresztą ten skrót tutaj się znajduje. I 5, aby wyświetlić obiekt ocieniowany. Tak więc 4, 5. I tak, jeśli przykładowo odznaczę obiekt, to w tej sytuacji tracę możliwość wglądu w siatkę. Aczkolwiek możemy skorzystać z odpowiedniego trybu wyświetlania, mianowicie wireframe on shade, czyli siatka na ocieniowanym. I w tej sytuacji obiekt nie musi być aktywny, abyśmy mogli oglądać tą siatkę. I właściwie odpowiednia ikonka znajduje się również w górnej części naszego widoku. To jest ta ikonka. Przejdźmy teraz z powrotem do kwestii tworzenia nowych obiektów geometrycznych. Ja w tym przypadku zamknę to menu, wskażę obiekt i skorzystam z Delete. I tak, na tym etapie proponuję teraz utworzyć kolejny obiekt geometryczny, mianowicie sześcian, tak więc wystarczy kliknąć i automatycznie program podpowiada nam, iż musimy przeciągnąć po naszej siatce, aby utworzyć bazę. Tak więc możemy kliknąć, przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągać. Możemy skorzystać z Shift i automatycznie widzimy, w jaki sposób tworzymy nasz sześcian. Możemy również skorzystać z Ctrl i w tej sytuacji wyprowadzamy tą bazę od punktu kliknięcia we wszystkich kierunkach. Dobrze, tak więc przykładowo możemy wyprowadzić taki kształt. Następnie Maya znowu nam podpowiada, iż musimy teraz kliknąć na podstawie i wyprowadzić obiekt do góry. W taki sposób. I w ten sposób tworzymy właśnie sześcian. Chociaż właściwie nie jest to sześcian, tylko prostopadłościan. Zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy tworzyć cylinder.
Klikamy, wyprowadzamy bazę. W tej sytuacji również możemy skorzystać z Shift. I po wyprowadzeniu bazy ponownie klikamy na obiekcie i wyprowadzamy go do góry. Następnie stożek, baza, wyprowadzamy do góry. Następnie siatka. Przeciągamy i obiekt jest utworzony. W tej sytuacji nie wykonujemy żadnej operacji post. I kolejny obiekt przeciągamy, a następnie modyfikujemy jego promień. Tak więc klikamy ponownie i modyfikujemy promień. I kolejny obiekt. OK. I kolejny. Wyciągamy do góry. I promień. Widzimy wyraźnie, że każdy obiekt cechuje się pewnymi właściwościami. Jest to przykładowo wielkość, baza, promień itd. My możemy wpływać na pewne właściwości obiektów, zanim w ogóle zaczniemy je tworzyć. I w tej sytuacji musimy po prostu skorzystać z ustawień narzędzia. Czyli tak, klikamy na odpowiednie ikonce w prawym górnym narożniku. Lub też możemy skorzystać z dwukliku na wybranym narzędziu. I to automatycznie spowoduje otwarcie tego samego okienka. A tutaj znajdują się ustawienia, które możemy zmodyfikować przed wprowadzeniem obiektu na scenę. Ja osobiście proponuję przejrzenie poszczególnych narzędzi w kontekście ustawień, które znajdują się poniżej. Bardzo szybko odkryjemy, że większość tych opcji się powtarza. Ja z tego powodu nie będę omawiał wszystkich narzędzi w kontekście ich ustawień, gdyż to by zajęło sporo czasu. Skupię się może na jednym, góra dwóch narzędziach. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, iż po przejściu do obiektów geometrycznych typu powierzchnie i po wskazaniu danego narzędzia możemy zauważyć, że tutaj nazwy tych opcji znacznie się różnią i wynika to po prostu z tego, iż powierzchnie budowane są na bazie innych komponentów niż obiekty geometryczne typu poligony. Zaś po przejściu do obiektów typu subdivision zauważymy, iż klikając na danym narzędziu nie uzyskujemy dostępu do jego predefiniowanych ustawień i automatycznie wprowadzamy takie narzędzie do sceny. Tak więc miejmy to na uwadze. Ja proponuję na razie skupić się na samej kuli i na opisie okna związanego z ustawieniami narzędzia. Tak więc w przypadku wszystkich narzędzi znajdziemy w tym oknie cztery sekcje. Opis, czyli komunikat, który Maja nam wyświetla podczas tworzenia. Następnie ustawienia, które odnoszą się do tworzenia obiektu za pomocą pojedynczego kliknięcia. Następnie ustawienia związane z tworzeniem obiektu. A na końcu znajdziemy sekcję, która jest powiązana z operacjami, które możemy wykonać po utworzeniu danego obiektu. Tworzenie obiektu za pomocą pojedynczego kliknięcia powoduje, że Maja zerka na ustawienia, które znajdują się w sekcji 2 i 3 i na bazie tych ustawień tworzy obiekt. Tak więc po prostu klikamy, zwalniamy lewy przycisk myszy. I w tej sytuacji zostały zastosowane właśnie te ustawienia. Dobrze, ja skorzystam z Delete. I tak, wprowadzę przykładowo taką zmianę. Zmniejszę promień i w tej sytuacji wpłyniemy na wielkość obiektu, powiedzmy 5. Zmniejszę, to znaczy zmienię orientację obiektu, powiedzmy oś X i wpłynę na liczbę komponentów horyzontalnie i wertykalnie, czyli 10 i 10. I tym samym uzyskamy obiekt o mniejszym zagęszczeniu. A następnie kliknę i zwolnię lewy przycisk myszy i taki rezultat uzyskuję. Jeśli chcemy, to możemy skorzystać z możliwości przywrócenia wartości domyślnych, czyli Reset Tool. Możemy również skorzystać z pomocy Tool Help. I tym samym uzyskujemy wgląd w opis poszczególnych parametrów podczas tworzenia obiektów. OK? I tak, skorzystajmy jeszcze z okazji i zobaczmy, w jaki sposób prezentuje się możliwość wykonywania dopasowania po wykonaniu obiektu. Czyli zwracamy uwagę na ostatnią sekcję. Zaznaczamy opcję Adjust Subdivisions. Dobrze. I w tej sytuacji ja może usunę tą kulę, kliknę, przeciągnę. Tak więc Maja zerka na ustawienia, które znajdują się w Create Settings. Dobrze. Po zwolnieniu lewego przycisku myszy jest wyświetlana informacja, iż mogę teraz wprowadzić większą ilość komponentów horyzontalnie. Po zwolnieniu lewego przycisku myszy mogę wykonać tę operację jeszcze raz, klikając i wprowadzam większą ilość komponentów wertykalnie. W ten sposób prezentuje się mniej więcej tworzenie obiektów geometrycznych, jak wspomniałem wcześniej. Proponuję zajrzeć do poszczególnych ustawień wybranych narzędzi, następnie porównać je między sobą i poeksperymentować. I tak, ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to wyświetlanie podpowiedzi podczas tworzenia obiektów geometrycznych.
Jeśli chcemy, to możemy zrezygnować z takich podpowiedzi i w tej sytuacji po prostu przechodzimy do Display, Heads Up Display i wyłączamy pozycję Tool Message. Lub też możemy skorzystać z ustawień w menu Window. Przechodzimy do zakładki Help i tutaj uzyskujemy również dostęp do tej opcji, jak i możemy również zmodyfikować jej parametry, przykładowo pozycje wyświetlanych podpowiedzi. OK. I to by właściwie było na tyle. Zapraszam do kolejnej lekcji.